Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym żołnierzem. Za 15 lat będę trenerem. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa, Alessandro Del Piero. Gdy byłem mały, chciałem w przyszłości zostać piłkarzem. Nikt mnie nie pokona w wybijaniu piłki głową na odległość. Najbardziej denerwuje mnie krótkowzroczność. Drugą połowę poznałem w Poznaniu, na dyskotece. Osoba spoza świata sportu, którą chciałbym spoznać, Eckhart Tolle. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie, to Japonia podczas turnieju z Boltonem. Po meczu lubię mieć dużą satysfakcję z tego, co zrobiłem na boisku i z wyniku. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu. Mieliśmy taką historię z Maćkiem Dąbrowskim. I Maciek Dąbrowski ma generalnie taki bardzo piskliwy głos. Jeszcze jak mieliśmy po 20 lat, to jeszcze bardziej piskliwy miał ten głos. To był chyba turniej w Jordanii. I to było przed Mistrzostwami Świata i wszyscy stanęliśmy przy windach i mówimy, że teraz jest ten moment, gdzie musimy się bardzo skupić i chodźcie, wszyscy zrobimy jakiś taki grupowe spotkanie, że się wszyscy przytulili i zaczęliśmy krzyczeć. Ja mówię, no to teraz, byłem kapitanem, mówię, to teraz wszyscy krzyczymy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I wszyscy krzyczą jeden za wszystkich i każdy był cicho, tak się umówiliśmy i Maciek nagle, wszyscy za jednego! I uwierzcie mi, że naprawdę to była najdziwniejsza, najśmieszniejsza i zawsze to wspominam, zresztą ostatnio z Maćkiem na ten temat rozmawiałem. Kultowy tekst z szatni piłkarskiej. Nie, bardzo często się mówi, hej maser, chodź mi zrobić wcierkę. Na imprezach bryluję, no ostatnio mam takich 4. Największy modniś, Łukasz Zwoliński. Największa maruda, Kamil Drygas. Czy ich opowieści mógłbym słuchać godzinami? Sebastiana Mili. Najlepszy piłkarz, z którym grałem. Z którym byłem w szatni jest wielu, ale najlepszy piłkarz, z którym grałem, to zdecydowanie Sebastian Mila. Najlepszy piłkarz, przeciw któremu grałem, Christian Eriksen. Najmilsza pochwała od trenera. Jeden z trenerów ostatnio powiedział, że jestem najbardziej intrygującą osobą, jaką kiedykolwiek poznam. Najbardziej pamiętna bura w szatni. Ten sam trener przy całej szatni, no, zrównał mnie z ziemią. Najlepszy moment w karierze, no, na pewno okres w Śląsku Wrocław. Mistrzostwa świata do lat 20 w Kanadzie. Największy błąd w karierze. Zdecydowanie się na operację metodą Larsa, kiedy zerwałem więzadło, będąc w Śląsku Wrocław. Stadion, który zrobił na mnie największe wrażenie. Muszę przyznać, że stadion Lecha Poznań zawsze wrażenie, kiedy wychodzę na murawę. Koniec.